Józef Czechowicz urodził się 15 marca 1903 roku w Lublinie. Jego ojciec pochodził z podlubelskiego Chrzanowa, matka zaś ze wsi Młynki koło Puław. Oboje najpierw pracowali we dworze, a następnie byli woźnymi w lubelskim banku handlowym. Przyszły autor swoją karierę rozpoczął więc z bardzo niskiej pozycji społecznej. W domu Czechowiczów nigdy nie było dostatku, a po przedwczesnej śmierci ojca panowała wręcz bieda. Wbrew tym warunkom rodzice starali się zapewnić dzieciom lepszą przyszłość. Zarówno Józef Czechowicz, jak i jego starsze rodzeństwo, Stanisław i Kazimiera, zdobyli wysokie wykształcenie i dobrą społeczną pozycję. Naukę przyszły poeta rozpoczął w szkole rosyjskiej. Potem uczęszczał do szkoły polskiej. Uzyskując świetne oceny, z wyróżnieniem ukończył też seminarium nauczycielskie. Uzupełnieniem wykształcenia było ukończenie wyższego kursu nauczycielskiego, po którym pracował w Lublinie jako nauczyciel, a następnie jako kierownik szkoły specjalnej. W roku akademickim 1927-28 rozpoczął studia w założonym przez profesor Marię Grzegorzewską Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W 1933 roku poeta przeniósł się na stałe do Warszawy, gdzie zajmował się pracą redakcyjną w czasopismach Związku Nauczycielskiego. Redagował pisma dla dzieci Płomyczek i Płomyk oraz stworzył czasopismo Pióro. Pracował też w Polskim Radiu, przygotowując liczne słuchowiska. Zainteresowania literackie Czechowicza obudziły się bardzo wcześnie. Pierwsze z zachowanych jego wierszy pochodzą z 1922 roku. W tym czasie Czechowicz nawiązał pierwsze kontakty literackie w Lublinie. Grono pisarzy założyło wówczas czasopismo Reflektor, wokół którego uformowała się lubelska awangardowa grupa poetycka. W bibliotece Reflektora ukazał się pierwszy tomik poezji Czechowicza pod tytułem Kamień. W następnych latach wychodzą kolejne zbiory wierszy: Dzień jak co dzień, Ballada z tamtej strony, Stare kamienie, W błyskawicy, Nuta człowiecza. Oprócz uprawiania własnej twórczości poetyckiej, Czechowicz tłumaczył wiele wierszy z innych języków. Przekładał utwory poezji rosyjskiej, ukraińskiej i francuskiej. Interesował się też literaturą angielską i amerykańską. Napisał też Czechowicz wiele utworów prozą, opowiadań, reportaży i tekstów o charakterze autobiograficznym. Ważnym miejscem w dorobku Czechowicza były też jego utwory dramatyczne. Pod koniec życia napisał on kilka utworów jednoaktowych, wystawianych w warszawskich teatrach. Był też niezwykle aktywnym organizatorem życia literackiego. Należał do założycieli Związku Literatów w Lublinie. Redagował dzienniki takie jak Ziemia Lubelska, Dziennik oraz Kurier Lubelski. Z lat dziecinnych wyniósł Czechowicz zainteresowanie sztuką ludową i obyczajami wsi powiatu puławskiego. W brulionach poetyckich zapisywał melodię ludu polskiego. Zachwycał się krajobrazem ziemi lubelskiej, szczególnie piękną Kazimierza nad Wisłą oraz Puław. Posiadał też inną pasję – fotografowanie. W momencie wejścia do użycia nowoczesnych i lekkich aparatów Leica wykonał kilkadziesiąt widoków Lublina. Są to miejsca charakterystyczne dla pejzażu Starego Miasta i stanowią dopełnienie jego poezji o mieście. Po wybuchu wojny poeta wraz z paru przyjaciółmi z Polskiego Radia opuścił Warszawę i wrócił do Lublina. Zginął 9 września 1939 roku w zakładzie fryzjerskim podczas wielkiego bombardowania miasta.